No i jak obstawiacie, widzowie? Udało się, czy się nie udało? Po moim tonie głosu samym możecie stwierdzić, że się nie udało. Także dla mnie całe szczęście. Jak widzicie, jest po 15. Powiedziałem dyspo, że przyjechałem na stygi, że się nie uda. Dyspo stwierdził, że mam rację. Co to jest? Poczekaj, to w Peugeotie? Dobra, poczekaj. Awaryjne. Nie wiem, co się stało, ty. Mam nadzieję, że to nie rozrząd. Dobra. O Jezu, to jest rozrząd. Jeszcze raz? A nie wiesz, że na 50 stanąć? Wiem, proszę pani, ale jak jestem dostawcą z tej restauracji, to gdzie mam stanąć? Pani mi powie. Siemanko, z tej strony Ders i witam was w kolejnym odcinku z pomarańczowego delivery lub pomarańczowej męczarni, jak zwał, tak zwał. Wykup subskrypcję lub kup jednorazowo średnią lub dużą kawę dla programistów i korzystaj z Janosika bez reklam. Opcje znajdziesz w menu aplikacji. Właśnie problemem jest to, że ja tu cały czas zapieprzam, a nawet na premium do Janosika bym nie miał. To jest największym problemem, bo wypłata raz w miesiącu, kurde, jak w normalnej pracy. A to jest taka praca, że no. W każdym razie wziąłem zmianę o 11, zamiast przełożyłem jakby, w sensie domyślnie miałem 15, nie, 17:22 miałem domyślnie, a przełożyłem na 11:15 i sobie myślę, nie no, będzie luz, a tu nie ma luzu, człowieku, 11:01, a gość zamawia obiad z bufetu Kwant. No ja po prostu myślałem, że mnie coś szczeli, przysięgam, nie? To ja wziąłem zmianę o 11, bo liczyłem na to, że będzie chociaż chwila spokoju, że chociaż troszeczkę wykorzystam, no czemu ty nie jedziesz? Ja nie wiem. Wiesz, myślałem, że chociaż sobie wykorzystam przez te 20 minut niecałe tą godzinówkę. Nie, nie wykorzystasz godzinówki.pl. Tutaj jeździsz cały czas, od pierwszej sekundy do ostatniej. Z pozytywów to nasz jakże wspaniały klient mieszka naprzeciwko McDonalda na Powstańców, także chociaż tyle, że ta dostawa jest wygodna, jeśli chodzi o jakby dojazd. No i też... Ale RRS, to nie ma się czym podniecać. No, a wracając, no to chociaż tyle, że naprawdę jest tutaj na tą hetmańską, bo byłby dramat. Swoją drogą, patrzcie to, Karpat Kebab. Popatrzcie na ten ostatni napis. Buła i pizza napolitana. Powiedz mi, kto normalny zamówiłby z Karpat Kebaba pizzę? Trzeba by było chyba się z kurczakami z KFC na łeb zamienić, żeby zamówić pizzę w kebabie. Albo mieć za dużo pieniędzy, no ale to tutaj się zdarzają tacy ludzie chyba. Tak mi się wydaje, że mam przypuszczenia, kto mógłby się pokusić o zamówienie takiej pizzy napolitany z kebaba. Dzisiaj ogólnie szef w Rzeszowie, także trzeba pokazóweczkę. Wielu jebany. Mogłem cię przejechać, byłby spokój. Jednego debila mniej. No kość mi wyskakuje sprzed auta i se idzie zadowolony. Dobra, gdzie jest moje miejsce rektora? Jest. Czekaj, kim dzisiaj będę? Prodziekan. Ty, jak to zajebiście brzmi! No czym się zajmujesz, powiedz mi? Prodziekanem jestem. To tak brzmi zajebiście profesjonalnie. Są zupy? Jest. Prodziekan wyjeżdża ze swojego miejsca parkingowego, więc proszę uważać. Okej, puściutko się zrobiło, zajebiście. No i co? Wyruszamy w drogę do naszego fanatyka zup. O 11, coś pięknego, jaki obiadek, no naprawdę, idealnie. Ale swoją drogą, to żeby zjeść obiad o 11, zamówić go o 10, to trzeba śniadanie zjeść o 5 rano, więc to jakiś musi być pracowity człowiek. Albo on już w ogóle skończył pracę. Może to jest jakiś gość, który pracuje na nocnych zmianach i po prostu, wiesz, już ma potrzebę. Ciężko powiedzieć, słuchajcie, nasi klienci są przeróżni. Od prezydentów a la Donald Trump do najzwyklejszego pracownika wykończeniówkowego. Tak jest, tu mamy wszystkich. Wszystkich, dlatego ja mówiłem, że moja praca jest... Czy to jest Szymon Gizan? No, nie, chyba nie. Dlatego ja mówiłem, że moja praca jest, słuchajcie, najważniejszą pracą i najbardziej odpowiedzialną, bo ja karmię wszystkich. Wszystkich o każdej porze dnia. Cały czas podczas swojej zmiany dedykuję każdą sekundę pracy tutaj, bo nie po to mam godzinówkę przecież, żeby się opierdalać. Dedykuję każdą sekundę dla klientów, ja się tu poświęcam. Jestem
Czekaj, jak się nazywał ten gość, co się tak męczył, kurde? Czekaj, jak on się nazywał? Ten, co sobie oczy wydubał i w ogóle. Dla Boga, ja jestem taki sam, tylko dla klientów. Dla naszych wspaniałych klientów. To jest po prostu coś pięknego. Zostałem męczennikiem XXI wieku, a tutaj proszę bardzo, szkoła, która szerzy propagandę, autocross. Nawet jest ten gość, co widziałem go na TikToku, jak szerzył tą propagandę. Coś pięknego. Także co, wyruszamy w podróż. Dajemy na zimnym Peugeotowi, żeby nasz wspaniały klient dostał jeszcze szybciej jedzenie, jeszcze szybciej, żeby zupa nie wystygła. Widzicie ten myk, bo to jest genialne. Goście tu stoją w korku. No teraz się już zielone co prawda zrobiło, no to klasycznie mój szczęśliwy timing. Ale i tak myślę, że będę szybciej niż oni, patrz to. Jeszcze kuprę sobie pooglądam, jakąś motywację lekką złapię do wiezienia tych zup o 11. I proszę bardzo, pyk. Ty mi się tu nie wpieprzaj z tego drive'a, nawet się nie basz. No i dupa, tu też korek. Ajajaj, a miało być porobione. Chociaż i tak chyba może będzie, może będzie, może będzie. Tak jest, będzie. Ej, to jest powalone, widzowie, że jest godzina 11, a to już tu czuć pizzę. Już czuć pizzę w tym bloku, jak wejdziesz. Powalone, taką zamawiano. Dobry. Proszę bardzo. Jakaś restauracja? Jeszcze raz? Restauracja. To jest z baru domowego, takiego jakby. W sensie... Flaszki są takie na wynos, czy nie? Są. Są, wszystko mają, nie? Sobie pan sprawdzi na aplikacji. Aha. Bo mi w sumie do pana wygodnie dowieźć by było, bo tu jest centrum, nie? Aha. Teraz się cały czas jeździ po takich zadupiach największych, nie? Klasycznie, po 2 minutach oczekiwania mamy kolejne. Także pan McDonald's powstańców. Także nawet tak naprawdę nie ruszam auta, bo mi się nie opłaca akumulatora zajeżdżać. Alternatora, rozrusznika i innych podzespołów. Po prostu sobie podejdę z góry, 100 metrów niecałe. Jaki numer? W2. Tak? W2! Kurwa. W2. Dobra. To i powiedzcie mi, że ja nie jestem wybrańcem. Jeden ziomek siedzi, drugi dostał dopiero pierwsze zamówienie, a już drugie robię. Wyjeżdżamy spod adresu naszego wspaniałego klienta tylko po to, żeby pojechać pod adres naszej wspaniałej kolejnej klientki. No to jest wzruszające, jak to się szybko prawda zmienia. No naprawdę, aż mi łzy lecą, że to już drugie zamówienie, a nie cała godzina pracy. To jest coś pięknego, słuchajcie, jak to szybko leci, jak ten czas szybko tu leci, gdy się tak świetnie tu pracuje. A dobra, ja mu dziękuję, a ten kogoś wysadza, no cringe, cringe, nie lubię takich sytuacji, no ale trudno. Przez kogo by się tu wpieprzyć? Dobra, idę za Audi, bo Audi nie wpuści, to klasyczek jest. Okej, no i jedziemy, słuchajcie, z tematem. Top 10 oznak, że trzeba kupić Cuprę. Numer 1, Peugeot nie dogania Audi, będąc na swoim max wysiłku możliwym. No to już jest zła oznaka, słuchajcie, to już znaczy, że tu już potrzeba zmian. Skoro Audi nam daje i to mocno w dupsko, to znaczy, że trzeba kupić Cuprę. Dlatego zapraszam serdecznie z tej okazji do zasubskrybowania kanału, aby zwiększyć zasięgi kanału, aby zwiększyć szybki dochód, aby zwiększyć pieniążki na Cuprę, bo gdybym miał zarobić na tą Cuprę samym delivery, to prawdopodobieństwo, że zbierałbym jeszcze z 2 lata wynosi jakieś 93,8%. Mega ślisko się zrobiło na ulicy, także nie wiem, czy już jest przymrozek. Jak wychodziłem z domu, to było 4 stopnie, nie? Także nie powinno być jakoś fatalnie na ulicach, a tymczasem jest tak ślisko. Ja teraz zrobiłem nawrotkę i tak bokiem poleciałem, i to przez przypadek tym razem. To nie było tak, że już chciałem go wprowadzić w poślizg, tylko tym razem naprawdę legitnie wpadłem przez przypadek w ten poślizg. Ale oczywiście kontrolowany był już pod koniec, już skontrolowałem, wiesz o co chodzi. Dziękuję. I to będzie całość zamówienia. Proszę bardzo, widzenia. 11.59, to się nazywa wyczucie czasu, widzowie. To jest właśnie 2 lata w branży kurierskiej. Ponad 2000 zamówień, no to są po prostu te detale. Myślę, że nawet 2500 zamówień. To jest taki zapierdol, że widzisz, 2500 w 2 lata, gdzie powinno być 2 lata po 1000 na rok, załóżmy. To by było optymalnie. Albo 2400, że 1200 w rok, że po 100 miesięcznie. Ale widzisz, to Uber jeszcze nabił, także no. Dobra, wyjeżdżamy, widzowie, z Nowego Miasta. Pojedziemy do mnie na osiedle z makiem powstańców. Także teraz jedziemy po odbiór do maka na powstańców.
a potem przemieścimy się do mnie na osiedle, także klasa. No i co by tu jeszcze powiedzieć? Generalnie no to jestem w szoku, jaki jest ruch, nawet do tej pory. W sensie ja rozumiem, że pora roku jest jaka jest, ale to jest dla mnie chore, że kurde jest lato i potrafisz przesiedzieć 3 godziny bez zamówienia, a nagle pojawia się magicznie ta zima i nagle, proszę ja ciebie, masz zamówienia cały czas, dosłownie bez ani jednej sekundy przerwy. No to jest dla mnie po prostu chore totalnie, nie? No i po jakichś 6 minutach oczekiwania, aż łaskawie jakieś ciućmy ruszą spod świateł, w miarę płynnie na zielonym, udaje się w końcu dojechać do tego Maca Powstańców i teraz tylko czeka nas odbiór i już odbierzemy do mojego sąsiada jedzenie i mu to przywieziemy. Także pozdrawiam serdecznie i jedziemy z trzecim dzisiaj już. Odebrane z Maca Powstańców i jedziemy z tematem na żwirki i wigury i żwirki. Także fajne zamówienie, 3 minuty jeszcze i będziemy na miejscu. Jezu, jak tu jest wiele ludzi w ogóle, to studenciaki na bank wszyscy. Bo też auta nie takie najnowsze, powiedzmy. Także co to w ogóle robi auto? Autobus? What the fuck? Co jest, kurde? A, to są te obiady dla bezdomnych, tak? Nie, tu się coś stało. A ja wiem, co tu się stało. Ja wiem, co tu się stało. To było w mediach. Coś pisali. Yo, telewizja, wszystko jest. Kurde. Zaraz możemy zrobić telewizję Yellow Box, jeśli chcecie. Tylko, że Luther's Box nazwiemy. Wspaniale, no oczywiście, że ostatnie piętro, ostatni realny numer to będzie, no ja się wzruszyłem aktualnie, widzę, jak ja uwielbiam chodzić na czwarte piętro bez windy. No, napoje. I całość. Proszę bardzo, widzę. Dobra widzowie, mamy kolejne, oczywiście bez ani sekundy przerwy.pl, klasyczek, także jedziemy do tego drugiego bufeciaka studenckiego, a z niego pojedziemy na Cegielniano, także wspaniałe zamówienie, no i oczywiście stały klient, no bo jak żeby inaczej w tej firmie mogło być. Jeśli mnie pamięć nie myli, to się gdzieś tu chodziło do tego bufetu. Czekaj, myślę, że zjebę sprawę, nie ktoś mnie rzuci. Dobra, to do widzenia. Dobra widzowie, odebrane i teraz jedziemy na tą Cegielnianą. Także jakieś 4 km trasy przed nami, no ale nie jest źle. Pane, patrzcie to. Dobra widzowie, zajeżdżamy już na Cegielnianą do naszego przewspaniałego klienta, fanatyka zup, o godzinie 12.50, także coś pięknego, słuchajcie, no i skręcamy i ja wam teraz pokażę myk dostawczy, żeby jeszcze szybciej docierać do naszych wspaniałych klientów. Także ja teraz wam pokażę, jaki dar wam się wytwarza po 2 latach pracy w tej korporacji pomarańczowej. Także patrzcie, ja teraz pstrykam i się otwiera rampa i to jest to, co mają dostawcy. W sensie, no tak powinni właśnie nam klienci robić, ale nikt nie robi, ale mam na szczęście znajomości na tym osiedlu i to pomaga, nie? Proszę bardzo. Dziękuję. Cześć. Okej, widzowie, pojechałem, słuchajcie, o fuck, nie widzę gościa w ogóle. Dobra, wystarczy tego cofania. Pojechałem ogólnie na spotkanie z szefem naszej wspaniałej pomarańczowej korporacji i tak, dostałem bluzę, dostałem, proszę ja ciebie, jeszcze nową torbę do auta bezpośrednio, więc zajebista sprawa, bluza również zajebista sprawa, dodatkowo za moje ciężkie zaangażowanie w pracy dostałem również kubek i dostałem jeszcze czekoladę i jakieś tam rzeczy, więc się obłowiłem nieźle i to wszystko za darmo. Także co, humorek polepszony, no i jedziemy teraz do konfitury, a z konfitury pojedziemy sobie na jakieś zadupie zwane widokową, coś takiego, no w każdym razie oddalone daleko, no i zadupie, no ale dobra, jedziemy z tematem. Dobra widzowie, przejeżdżamy przez tęczowy most i zaraz będziemy, na nasze nieszczęście zaczynają się robić powoli korki, miasto zaczyna stać, więc takie też będzie moje usprawiedliwienie tam w tej konfiturze, że się lekciutko spóźniłem, innej opcji nie ma, słuchajcie, także no. No i właśnie widzowie, korki, korki, koreczki. Zaczynamy show, no i będzie trochę stania z tego co widzę, bo tam już na siebie trąbią. Chyba o tej porze na rynku powinno być okej z zaparkowaniem, nie? No bo godzina 14, no to kto normalny chodzi na rynek o takiej porze? No tylko ludzie bezrobotni, menele, no i ewentualnie degustatorzy z restauracji typu Książulo. Wycieczka szkolna, aczkolwiek nie ogarniam, co mogłoby być do oglądania w Rzeszowie, tak szczerze, przy rentierze. W sensie Rzeszów jest tak nudnym miastem, to nie ma czego oglądać. Chcesz wycieczkę? Jest co do Krakowa, jest na co... Ojebane, jakie ma ładne malowanie. Patrz to. Co to jest w ogóle za car? Ale śliczny. Matko Irina. Zup nie ma, tak? Nie.
Jeszcze raz? A nie wiesz, że na 50 stanie. Wiem, proszę pani, ale jak jestem dostawcą z tej restauracji, to gdzie mam stanąć? Pani mi powie. No to czekam na odpowiedź. Gdzie? Tu bym ludziom zablokował przejście. Trzeba było przesunąć jedną doniczkę, żeby pani wstał. Ale ile ja tu stałem? 2 minuty. Pani ma małe auto, to się zmieści. No jak Seicento. Tylko że z Citroena. Ale ciociuwa się spłyła. Przejechała na luzie i jeszcze się sapie. A jak ma się czepiać, to niech idzie do ratusza baba. I podziękuję panu Fiołkowi szanownemu, że no tak zrobił właśnie z parkingami, że tak się właśnie parkuje tutaj, bo nie ma innej opcji. To jest tak naprawdę, widzowie, test. Czy mogę sobie dawać dyspozycyjność, załóżmy, od 14, bo w wielu dniach jest tak, że ja sobie daję później dyspozycyjność tylko ze względu na korki. Bo tak naprawdę, gdyby nie korki, to bym dawał tą dyspozycyjność, bo mi się nudzi w domu, szczerze, jak mam tak czekać na zmianę, wolałbym sobie wcześniej zacząć, wcześniej skończyć. No ale czasami po prostu nie ma wyboru, więc zobaczymy, czy warto jeździć w takich godzinach. To jest test. W piątek w sumie też mam zmianę w tych godzinach, ale większość ludzi ma już długi weekend wzięty, także raczej będzie spokojnie z ruchem w piątek. Szczerze, ja się tu IMO nigdy nie dostanę. Pokaż tę mapę, gdzie mam w ogóle jechać w lewo, fakt, muszę na tamten pas się dostać jakoś. No dobra, pan taksiarz będzie mistrzem w wymuszaniu, więc myślę, że pojechanie za nim jest bardzo dobrym pomysłem. Jakoś powiem wam, że ufam bardziej swojemu instynktowi. Autentycznie i mi się wydaje, że przez Dąbraka będzie szybciej. Kurde, mogłem tu też skręcić, no ale już trudno, dobra, nie idzie nikt? Nie idzie. No to jedziemy, dobra, już jest w ogóle buspas chyba o tej porze, jeśli dobrze kojarzę. O, no i nawet czas się nie zwiększył, także luz. Dobra, tu chyba IMO był korek, oj, chyba jest IMO dalej korek. Nie gadaj, że pociąg jedzie, bo się wkurza. Chyba jo! Chyba niestety, bo mi pokazuje w ogóle na czerwono. Tu gość widzę, że omija korek, no ale jak ja mam to zrobić, kolego z Mielca? Jak ja mam to zrobić? No nijak. Piętro czwarte. Świetnie. Patrzcie, to ja jeszcze metr nie zdjąłem z tej torby. Ta torba została zrobiona z recyklingowych torb. Czemu on jest jeden? Jak tam dzień mija? A, spokojnie. U pana? Praca, praca, nie? Praca, praca, dokładnie. Ale można na tym zarobić, czy nie? Da się, da się. No w sensie, teraz się na samochodowe przeniosłem, 2 lata na rowerze jeździłem. No to ciężko na rowerze. Na rowerze strasznie ciężko i na zimę stwierdziłem, że właśnie nie idę na auto. Nie, najbardziej dobrze. Szkoda zdrowia już, nie? Nie, że tak. No, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Nawzajem. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzień. Dostałem kolejne i normalnie bym się cieszył, że ma powstańców. Natomiast teraz się nie ucieszę, ponieważ jest 14. I w ogóle mam, widzowie, obawy, czy ja w ogóle odbiorę to zamówienie na czas. Bo obstawiam, że powstańców to będzie jakieś 20 minut stania, lekko. No ale nie mam wyboru, nie mam jak tam inaczej dojechać. Zaraz zobaczymy sobie na Google Mapach, jak to pokazuje. A stamtąd, to jest hit. Stamtąd jedziemy na taką prawdziwą, najprawdziwszą Zwieńczycę. Dosłownie pod Boguchwałę. Ulica Staromiejska. Ludzi to już powoli, bo totalnie z kolonii zamawiają. Przecież to Rzeszów nie jest i to już tak daleko, daleko za Rzeszowem. Ja nie pojadę tak, jak mi te mapy pokazują, bo to nie ma sensu. Moim o, Kupra jedzie. Leon Kupra. Tam. W każdym razie no nie ma sensu jechać tak, jak pokazują Google Mapy, bo one pokazują, żebym pojechał na nawrotkę i przez Dominikańską syknął. Tylko że problem jest taki, że tam do tej nawrotki będzie prawdopodobnie jeszcze większy korek. Bo pamiętam to z czasów, gdy jeszcze pracowałem w Decathlonie, to bardzo często mnie właśnie kierowało na tą nawrotkę, a na tej nawrotce było jeszcze gorzej. Patrzcie, ta fotofrajda dopiero ruszyła. Widzicie, jaki Peugeot jest nagrzany. W sensie płyn chłodniczy, jaki gorący. Ponad 90 stopni. Już pod 120 dochodzi, nie wiem, czy to nie za dużo troszkę. Ja nie sprawdzam w ogóle płynu chłodniczego, od roku nie sprawdzałem. Ostatni raz jak sprawdzaliśmy z kamerzystą, stwierdziliśmy, że jest jakaś zupa i chyba jest okej. Także zostawiliśmy go w spokoju, ale chyba trzeba go jednak będzie sprawdzić jeszcze raz, bo no nie ukrywam, że nie uniknę w 100% zawsze jazdy w korku. Minęło 15 minut, dalej stoimy w korku. No i co, tak to wygląda, nie wiem, czy zdążę to odebrać, to tak nieironicznie mówiąc. Tak jak wam mówiłem, preferowałbym mnie naprawdę, bo wiem, że drugie tyle będę stał w korkach, będę 15.40 w domu z tego zadupia. No i jak obstawiacie, widzowie? Udało się, czy się nie udało? Po moim tonie głosu samym możecie stwierdzić, że się nie udało. Także dla mnie całe szczęście, jak widzicie, jest po 15. Powiedziałem dyspo, że przyjechałem na styk i że się nie uda. Dyspo stwierdził, że mam rację. Co to jest?
Czekaj, to w Peugeotie? Dobra, poczekaj. Awaryjne. Dobra, to się coś pod maską tłucze. Nie wiem, co się stało, ty. Mam nadzieję, że to nie rozrząd. Dobra. Wiesz, tam się coś tłucze pod maską, ty. Ja się boję to sprawdzać, widzowie. Ty, pod maską wygląda wszystko okej. To o co chodzi? Dobra, myślę, że... Albo czekaj, odpalę go po prostu może. O Jezu, to jest rozrząd. O fucking, albo pasek alternatora, nie wiem co to. O, świetnie. Czekaj, telefon szybko. Nagram kamerzyście i się dowiemy, co to jebło. Okej, okay, widzowie, sprawa wygląda w ten sposób. Byłem u mechanika, na szczęście Peugeot ma taką jedną mega fajną funkcję. Mianowicie psuje się zawsze blisko mechanika. Jak mi kiedyś zepsuły wodziki z skrzyni biegów, to zepsuły się dosłownie 2 km od mechanika niecałe. Teraz miałem większego farta, bo zepsuło się 150 metrów. A kamerzyście, jak jeszcze jeździł Peugeotem, to kiedyś urwała się rura wydechowa naprzeciwko gościa, który miał zakład, który się zajmował wydechami. Także Peugeot ma naprawdę fajną właściwość pod tym względem. No i co, generalnie byłem u mechanika skonsultować to, pasek osprzętu, nie jest źle, nie jest to rozrząd, jest to pasek osprzętu, naprawa nie będzie droga, natomiast jest jeden problem. Trzeba się jakoś dostać, bo powiedział, że jak ten pasek jebnie, to jest koniec, wszystko dosłownie wyłączy i stanę. Tylko patrzcie, generalnie są dwie opcje drogi do tego mechanika. Jedna jest taka, pojechać tu przez Powstańców, syknąć tam koło Shella i na nawrotkę i dopiero jestem u niego, bo on jest na stacji Waldi. Druga opcja jest taka, żeby pojechać tędy za Biedronką, kawałek na shooter i tam będę zaraz u niego. Obie opcje są ryzykowne. Na szczęście Peugeot ma taki mały, fajny myk i do tego mam jeszcze linę holowniczą w aucie. Tylko jedynym minusem jest to, że muszę znaleźć znajomego, który ma hak. Jeśli znajdę, no to jestem uratowany, więc trwają poszukiwania i może go na piątek na zmianę naprawię. Zobaczymy. A was serdecznie z tej okazji zapraszam na Tipli, bo myślę, że teraz już nie możecie mieć do mnie żadnego problemu, że was zapraszam, no bo sami widzicie, jak się skończyła ta zmiana i że nie zarobię na niej nic.